W dzisiejszym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków przedstawiam wam 5 wypowiedzi pana Grzegorza Schetyny, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Linki do cytatów znajdują się w opisie pod nagraniem. Ale jeśli dobrze rozumiem Andrzeja Dudę, a wydaje mi się, że w tej sprawie jakoś potrafię zrozumieć, o co prezydentowi chodzi, on chciałby, żeby to obywatele powiedzieli. Czy wolą systemu kanclerskiego, czy wolą systemu prezydenckiego? Ale to jest niepoważne. Ale dlaczego to jest niepoważne? To, że obywatele mają zdecydować, ale, o czymś jest niepoważne? Nie, ale o czym mają zdecydować? Znaczy, obywatele mają zamiast prezydenta napisać konstytucję? Nie, czy obywatele mają powiedzieć, jaki wolą system polityczny. Czy prezydencki, czy model kanclerski, takie jakie są w Europie, znaczy, to, i na świecie. To jest właśnie niepoważne. Jeżeli polityk nie ma własnego pomysłu na polityczną rzeczywistość i pyta obywateli, pyta Polaków, czego chcecie, jak widzicie ustrój Polski, to znaczy, że jest albo nieprzygotowany do tej funkcji, albo jest niepoważny. Albo chce oddać władzę w ręce obywateli. Symbolem tej polityki i tego wszystkiego, co dzieje się, jest to, co zdarzyło się, czy co nie zdarzyło się w Sopocie, kiedy na apel prezydenta Karnowskiego, kiedy miało przyjechać 10 sierot z Aleppo, okazało się, że to jest niemożliwe, jest negatywna opinia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nigdy nie było żadnych 10 sierot z Aleppo, a pan Grzegorz, mimo że manipulacja została kilka dni wcześniej odkryta, wciąż ją powielał. Zresztą nie pierwszy raz pan Grzegorz coś takiego zrobił. Ten obóz Kołosuszka, ten obóz harcerzy z Łodzi, ratowany był przez mieszkańców Lutynia i Nowej Cerkwi. Nie przez strażaków czy policjantów. Oni pomylili jeziora, pomylili lokalizację. Okazało się, że jednak strażacy od samego początku pomagali mieszkańcom tych wsi. Panie przewodniczący, czy polski rząd powinien podpisać deklarację rzymską bez względu na jej treść? Tak naprawdę oczywiście tak. Co z likwidacją IPN-u i CBA? Co ze zmianami albo likwidacją programu 500+? Co z przyjęciem imigrantów do Polski? Jaka jest Państwa konkretna odpowiedź na te pytania? A to nie są konkretne pytania, więc nie ma konkretnej odpowiedzi. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli macie pomysł, kto mógłby się znaleźć w następnym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków i znacie jakieś głupie wypowiedzi tego polityka, to swoje propozycje możecie mi zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.